Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Wiedźmina III. Moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy zadanie Wściekłe Pięści Skellige. Było tutaj zadanie jeszcze na 26 poziomie, ale zapomniałem całkiem, że to są rozgrywki w Gwinta, więc sobie to darujemy już o wysoką stawkę. I zaczniemy od Wściekłych Pięści. Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, Wieża Znikąd i chyba na razie to tyle, jeśli chodzi o te zadania. No tu cały czas nie mogę znaleźć, ale okej. Jeszcze zostało kilka wiedźmińskich zleceń, które chcę też wykonać i chyba, wiecie co, zaryzykujemy i wykonamy to. Nie wiem, czy w tym odcinku, ale na pewno będę próbował to wszystko zrobić i przejść do fabuły głównej. Zobaczymy. Najpierw oczywiście Wściekłe Pięści Skellige. Mamy trzech wojów, z którymi musimy się zmierzyć tutaj. Jeden jest właśnie w tym miejscu, gdzie jest... Sam Geralt z Rivii przyszedł was zawstydzić. Nie masz aby za dużo wsadów, co? O właśnie, Bukmacher. Witaj. Znasz mnie? Słyszałem o tobie. Zaraz, zaraz. Coś mi się obiło o uszy. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałem. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. Jestem gotowy do walki. W takim razie walczcie bez litości! A pamiętajcie o honorze! O kurczę, 31 poziom. Dobra, spokojnie, spokojnie, damy radę. Pięknie, pięknie. Jedziesz, malutki. Super, to będzie łatwe. Okej. No i teraz, cholera, ale miałem szansę go wykończyć. Niestety spieprzyłem, ale nic. To była tylko kwestia czasu. Zwyciężył Geralt Wędrowiec! Psia krew. Ciekaw jestem, czy poradzisz sobie z Valgardem spod Ker Trolde. Albo z takim Einarem z wyspy Faroe, bo musisz ich pokonać, żeby zostać mistrzem. Damy radę, spokojnie. Dobrze, moi drodzy, ruszamy do kolejnego. Gdzie jest znacznik? Gdzie jest znacznik? Jak najszybciej chcę zrobić to zadanie. No, znacznik jest tutaj, gdzieś. Przeskoczymy sobie skrótem przez las. Sorki. Dobrze, w Ker Trolde, powiadasz, jest jeden z wojów? Jest, rzeczywiście. I gdzieś w jakiejś wiosce. Nie wiem, czy to jest na wyspie? Ale zaraz będziemy wiedzieć, poczekajcie. Mówił tam o jakiejś wiosce, ale kurczę, zapomniałem. Albo po prostu tutaj gdzieś. Nie, tutaj jest, okej. Dobra, zaczniemy od Ker Trolde, moi drodzy. Pójdźmy i zobaczmy tu w takim razie, z kim nam się będzie dane zmierzyć. Okej, jestem na miejscu. W takim razie gdzieś tu niedaleko musi być jakaś bójka. Dobrze. Z tobą mam gadać, czy z kim? Środkiem ci już dupę posmarowali? Chcę walczyć. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Mogę walczyć, choćby zaraz. Chcę najpierw porozmawiać z cudzoziemcem. Chodzi o Eryk. Widzisz ją? Ja muszę dzisiaj wygrać, bo ona patrzy. Wiem, że z tobą nie wygram. Chyba, że pozwolisz mi zwyciężyć. No i co tutaj zrobię? Jak ja nie... I co ja mam zrobić, co? Skopać mu dupsko, czy pozwolić? No ale nie wiem, czy nie będzie zadanie zaliczone. Nie wiem, właśnie, no... Cholera. Dobra, damy mu wygrać. Zobaczymy, co się stanie, moi drodzy. No dobra, umówmy się, że za pierwszym razem się podłożę, ale potem spróbujemy jeszcze raz. I wygra lepszy. O!
O! Dosyć gadania! To mi się podoba. Walczcie! Tak więc, moi drodzy, podłóżmy się ten pierwszy raz. Obraziłeś wyspiarza, cuda! Siekrę! Ramię w ramię! Dawaj, dawaj, no wykończ, kurczę, nie ma czasu. Dobra. Zwyciężył Valgard! Dzięki. Chyba dużo ćwiczysz? No. No. Jaka pakuśna, nie? Dobrze, wiecie co? Bierzemy jeszcze raz, oczywiście. Mógłbym spróbować swoich sił. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Możemy zaczynać. Dobra, tym razem nie damy mu wygrać. On ma 27 poziom, więc z tamtym, którym walczyłem, był mocniejszy. Spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Jeszcze troszeczkę, panie kolego. Jest pan nasz. Cholera, trzeci cios nie trafił. Oj, za daleko, za daleko. Za dużo byś chciał od razu. Pięknie. No i dobra, druga walka wygrana. Została jeszcze jedna i pewnie... Zwyciężył cudzoziemiec! Honor i chwała! Możesz walczyć jeszcze z Einarem. Pewnie poza tą trójką, z którą właśnie teraz będziemy walczyć, z którą... No już praktycznie mamy... Z którą wygraliśmy praktycznie, no jeszcze jeden został tylko. Pewnie będzie jeszcze jakiś mistrz. Schemat, Javier. Czekajcie, czekajcie, gdzie ja biegnę w ogóle? No właśnie, nie w tą stronę, nie w tą stronę, do znacznika, ponieważ tamten ostatni nasz pan znajduje się gdzieś na wyspie. W dół tutaj chyba, nie? Nie, dobrze. No dobrze, dobrze, w dół. Oj. Dobrze, tak więc ruszajmy na tą wyspę, która znajduje się tu. Tutaj na dole była to? Czekajcie. Czy to ta wyspa? Nie, to ta na dole. To ta na dole. Wieś Harviken. No i super. Szybko poszło, zobaczcie, niecałe 10 minut już mamy dwóch pokonanych. Taki łeb olbrzyma nad kominkiem. Czekacie na chętnego do walki? Witaj na naszym turnieju, Wiedźminie. Einar czeka na przeciwnika. Chcesz się z nim zmierzyć? Oczywiście. Powiedz Einarowi, że jestem gotowy. Przecież stoi obok. Czysta i piękna walka. Jeśli zwyciężysz, czeka cię pojedynek z naszym mistrzem. No właśnie, tak jak mówiłem. Wygranie tych trzech potyczek skutkuje tym, że będziemy walczyć z mistrzem. 29, kurczę, zaczynałem od najmocniejszego. O, ten potrafi troszeczkę uciec do tyłu. Chociaż nie zawsze. Przygwoździmy go po prostu do desek. Wtedy na pewno nie zrobi uniku. Dobrze, panie kolego, dobrze. No i po zawodach. Piękna walka! Gratuluję zwycięstwa! Dzięki. Czas na kolejne wyzwanie. Jeśli nie boisz się pojedynku z mistrzem, Olaf będzie czekał na ciebie na Unskelling. Na Unskelling? Oczywiście, że się nie boję. Słuchajcie, po to tu jesteśmy.
aby to wygrać. Dobra, Unscaling to jest dosyć daleko, więc nie będę tam płynął przecież. Nie ma sensu. Dobrze. Super. Trzy walki za nami. Została jeszcze jedna z mistrzem. Czekajcie, Unscaling jest chyba... Czy to jest ta duża wyspa chyba, nie? Sam już nie wiem, cholera. Zawsze jest mówione, słuchajcie, ale... nigdy nie pamiętam. Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie ja szukam w ogóle? Nie no, musi być tu gdzieś. Poczekajcie, panowie. Jest jeszcze jedna... A, tu jest, dobra. Spoko. Trochę przypomina ta wysepka Australię. No i okej. 93 metry, poproszę. Jedziemy. Szybko wygramy tą walkę i zrobimy chyba, wiecie co, jeszcze to zadanie na 30 poziomie, które tam było. Coś związanego z wieżą? Jestem pewien, ale na pewno to zbadamy później troszeczkę. Tutaj jest. Burza psiaka. No, tu widzę już większa arena. Z Olafem. Od dawna czeka na godnego przeciwnika. Dawaj go. Chcę zmierzyć się z Olafem. Walki na pięści są tradycją Skellige, a tutaj na Unskellig ta tradycja jest szczególnie poważana. Zgadzam się walczyć na śmierć i życie. Jak się nazywasz? Geralt z Rivi. Geralcie z Rivi! Wejdź na arenę! Jeśli zwyciężysz w tej walce, spotka cię zaszczyt pojedynku z Mistrzem Mistrzów. Mistrz Mistrzów. Dobrze, czy ja tutaj się, kurczę... Nie zabiję wchodząc, tak? Nie no, idziemy naokoło, tam jest wejście. Nie będę ryzykował, wiecie co, bo jeszcze by była taka lipa, jakbym wpadł tam i się zabił przez przypadek. To by było dopiero. Mogłem zachować jeszcze, ale okej. No nic, ryzykujemy. Walka jest naszą uświęconą tradycją. Przelana na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Wiecie co? Tak myślałem, że nie będziemy... Zaraza. Że nie będziemy walczyć z... człowiekiem. Chyba, że on się zmieni. Poczekajcie. Olaf, nie. I co, na same pięści mam walczyć? Chyba o was pogięło. Ja nie mogę. To chyba jaja sobie robicie. Na pięści z niedźwiedziem. Dobra, spokojnie. Damy radę. Panie Olafie. Unik dwa ciosy. I tak wygramy tą walkę. Tak jest, po wątrobie. Pięknie, i z kopyta, super. Kilka takich akcji, jaki jest nasz. Dobrze. Super. Olaf został pokonany w uczciwej walce. Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na Skellige pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem Skellige. Nie tylko mistrzem Skellige. Możesz być z siebie dumny. Jeszcze mistrzem Velen i Nowigradu także. Obserwowałem cię i widzę w tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo? Kurczę. Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Speakerock znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Czyli jeszcze jest jeden. Pięściarz, udało ci się zdobyć trofeum. Okej, czyli tak, moi drodzy, czekajcie, wściekłe pięści, mistrz nad mistrzami, punkty doświadczenia 50.
Nowigradzkie korony 90. Gwestok. Nowy przedmiot, jakiś mieczyk. Spójrzmy na niego. Tak z ciekawości. Fajnie wygląda, fajną ma klingę. No ale już jeśli chodzi o obrażenia, to nie jest już taki fajny. No nic. Sprzeda się go i tyle. Dobra. Dobra. Muszę dolecieć do pierwszego lepszego punktu, który znajduje się właśnie tutaj, w tej wiosce. I przenieść się do tego mistrza. Właśnie, jeszcze zaznaczymy sobie te zadania, bo kurczę, zapomniałem całkiem. Wściekłe pięści, mistrz nad mistrzami. Sugerowany poziom 11? Chyba jaja jakieś se robicie. Serio? Te było na 30 poziomie, a to jest na 11? Nie wiem, coś mi tu nie gra. Dobra, chyba że będziemy zaczynać od jakiejś amatorki, naprawdę, a później będziemy się piąć jak Rocky Balboa. Dobra. No nic, zobaczymy. Chcę już mieć z głowy te pięści, wiecie co, wszystko tutaj porobić. Okej. Tak, panie kolego, Speakerok, czekajcie, ja tą wyspę kojarzę. Tu jesteśmy. O, jest. Będę musiał kawałek dobiec. Jest tu jeszcze znak zapytania, którego nie znalazłem. Na Skellige, słuchajcie, jest bardzo dużo tych znaków zapytania na morzu. I troszeczkę już znalazłem, ale no po prostu dopłynięcie od jednego do drugiego kupę czasu zajmuje. Więc żeby to wszystko tu zebrać, naprawdę bym musiał trochę czasu poświęcić. Okej, ale to nic, to jest nieważne. Tam gdzieś na tamtym urwisku znajduje się nasz mistrz. Mistrz nad mistrzami. A pamiętam to. Tu kiedyś robiliśmy jedno zlecenie dla tej kobiety. Znaczy ta kobieta mówiła, że jej narzeczony został porwany. I rzeczywiście został porwany przez... cholera. Takie coś latające, podobne do harpi lub do syreny. Nie pamiętam. Po prostu jakaś wyższa forma chyba syreny to była. Nie pamiętam jej nazwy. Jest w bestiariuszu, ale już mi się nie chce tego sprawdzać. No nic. Nie, to jest ważne. Dobrze. No, okej. Aha, to jest chyba ta arena. Miotkiem ci już dupę pozmarł. Przyszedłeś walczyć o mistrzostwo? Tak. To będziesz musiał poczekać, bo arena została zamknięta z powodu pewnego wydarzenia. Musimy wyjaśnić sprawę, żeby się to więcej nie powtórzyło. Aha, rozumiem. W ten sposób. Udaj się na Speakerok, żeby dowiedzieć się, kim jest tajemniczy przeciwnik. Walki nadal są zawieszone. Przykro. Co tu się dzieje? Kto to był? Czemu on tak zniknął dziwnie? No podejdź, nie bój się. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Z ulepechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gień upiorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym upiorem. Bo co? Bo nie wykrzykuję gruźb? I nie straszę cię śmiercią? Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Rzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę dni znowu tu wrócę. I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po tobie. Taki już mój los. Mam tu sterczeć do końca świata i przegrywać każdą walkę. No, ale nie przyszedłeś tu na pogaduszki. Do dzieła! Pokonaj ducha areny! Chwytaj za broń. No chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska.
14 poziom, no dobra. Nigdy się nie nauczycie. Dawaj, dawaj. No, udało ci się. Brawo. Za jakiś czas jestem z powrotem. Bywaj. To na nic. Ja pierwszy pokonałem Ullę Pechowca, a on i tak zawsze wracał. Muszę wymyślić coś innego. Kura otworzyła drzwi. Okej, okay, dobra. Druidzi raczej słabo sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego Ullę Pechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował Ullę Pechowca. Jarl był pewny wygranej, więc kpił z Ullę, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ullę nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ullę. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ullę nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on biedak ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Spikerok słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to wiedźmin, czarownik, wie takie rzeczy. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premie, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz dwa. No i w końcu coś się dowiedzieliśmy. Coś się, moi drodzy, dowiedzieliśmy. Czekajcie, czy to jest kolejne zadanie? Mistrz areny jest, rzeczywiście. Najpierw muszę to zrobić. Znajdź sposób, żeby odesłać Ullę do zaświatów. Mieszkańcy Skellige lubią proste rozrywki. Napić się, pośpiewać, nakłaść sobie po mordach. Dostęp do owych rozrywek możliwy jest dzięki obiektom użyteczności publicznej. To jest karczmom i arenom. Na jedną z takich aren trafił Geralt, ale zamiast krewkiego Skelligijczyka spotkał tam ducha. Zjawa nawiedzała miejsce, odcinając miejscowym dostęp do rozrywek i należało się jej pozbyć. Okej, wchodźmy na tą arenę. Ślad. Jakiś ślad. Coś tu musi być. Chwila, zatrzymaj się, bo...
Każdy wygrywa z ulepechowcem. Tobie też się uda. No chwyć. Słuchajcie, spróbujemy przegrać z nim. Być może wtedy klątwa minie. Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy i wrzawę, stukot pucharów i ten głos. Wzywają mnie na ucztę bohaterów. Ty dałeś mi wygrać. Wyzwoliłeś mnie. Dziękuję. Niech bogowie będą z tobą. Bywaj, duchu areny. No i super. Tak myślałem, słuchajcie, że chodzi tutaj o podpuszczenie tego ducha. No dobra, arena powinna być gotowa do kolejnego zadania. Witaj. Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. Proszę wiedzieć, słuchajcie, od czasu do czasu zajdziemy tutaj. 15 koron. No ale po każdej walce być może tu się trochę nazbiera tej kasy. Dobra, myślę, że teraz... Aha, wróć na arenę. Wróć później na arenę Speaker Rock, żeby odebrać swój procent od wygranych. Super. Ale teraz chciałbym się zająć tym drugim zadaniem. Mistrzem nad mistrzami. Witaj. Mutant, co? No nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami. A ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim. Zaprowadzi cię, gdzie trzeba. Oto mistrz mistrzów. Skalny troll, raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata. No, super pocieszenie. Kurczę, na pięści jeszcze z kamiennym trolem. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem? A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczony. Przydomek zdobył, zanim troll wbił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll. Logika nie jest jego mocną stroną. Chcę się zmierzyć z mistrzem mistrzu. Jak się nazywasz? Geralt z Rivi. Jestem gotowy do walki. Geralcie z Rivi, zaczynamy. No nieźle, to będzie chyba ciężka przeprawa. Aczkolwiek zadanie, słuchajcie, jest na 11 poziomie, więc troll może mieć ten 11 poziom. Zobaczymy.
Pewnie znaków nic nie mogę używać. O kurczę, 28 poziom. No to jaja sobie robią, naprawdę. Nie no, nie będzie tak źle, słuchajcie. Myślałem, że mniej będziemy mu zabierać, ale widzę, że... To nie będzie trudna walka. Boję się tylko, że... Może przebijać moją gardę bez problemu. Nie wiem, czy parowanie tutaj ma sens. Więc po prostu będę robił uniki i tyle. Nie będę ryzykował, bo jedno jego pieprznięcie może mnie zabić pewnie. No dawaj, dawaj, dawaj. O fuck. Dobra, dobra, dobra. Do tyłu, do tyłu. Pięknie. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Za długo. Za dużo chciałem naraz. Dobrze, jeszcze jeden taki cios i będzie po nim. Jeden lub dwa. No dawaj, 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 dawaj. Pięknie, mamy cię. Udało się. Geralcie z Rivii, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów. I zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę. Super! I mistrz mistrzów, kolejne trofeum. Ekstra. Schemat poskramiacz. Miałem chyba kiedyś ten mieczyk, tak mi się zdaje, że to jest mieczyk. To tyle, jeśli chodzi o te walki. Chyba udało się zrobić wszystkie. Czekajcie, wieża znikąd. Chciałem jeszcze się tym zająć, ale zrobimy to już w następnym odcinku. No i tak na dobrą sprawę, to tylko to jedno zadanie zostało w pobocznych. Te, które chcę wykonać. I kilka zleceń wiedźmińskich. I to wszystko. Na razie. Oczywiście nie są to wszystkie zlecenia pewnie, bo kilka jeszcze tam ominąłem. Ale wykonam to, co mam, słuchajcie, i zaczniemy główną fabułę. Więc moi drodzy, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, cześć!